Dzisiejsze spotkanie będzie trochę inne, to znaczy treści, które będziemy dzisiaj poznawali, będą wstępem do serii wykładów dotyczących neoplatonizmu. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Neoplatonizm jest w ogóle i tak jest bardzo trudny i jednocześnie jest bardzo znaczącym kierunkiem filozoficznym. I dlatego, by lepiej zrozumieć, na czym polega najważniejsza, czy zespół najważniejszych idei, które będą się pojawiały w rozmaitych nurtach myśli neoplatońskiej, to sięgniemy do pewnego zagadnienia, które kiedyś już chciałem przedstawić i czekałem tylko na dogodny moment, mianowicie do omówienia takiej książki, bo to właściwie wszystko się w tej książeczce małej mieści, chociaż jest ona w treść bardzo bogata, mimo tego, że jest niepozorna. Książki Adama Krokiewicza, Studia orfickie, która jest niestety niezbyt pewnie łatwa do kupienia, ale można kupić ją, dostać na rynku wtórnym w rozmaitych antykwariatach. Książka, która będzie nam mimo swojego wieku, bo tutaj to wydanie jest z roku 1947, więc być może niektóre hipotezy, niektóre tezy zostały już jakoś zweryfikowane, ale też w języku polskim nie ma książki lepszej, jeśli chodzi o akurat tę tematykę. I jakby po konsultacji też z zaprzyjaźnionym profesorem filozofii, to właśnie twierdzę, że wygląda na to, że nie ma lepszej książki, przynajmniej na razie na ten temat. Jest to naprawdę bardzo ciekawe opracowanie, bo będziemy dzisiaj mówili o orficyzmie, czy inaczej orfizmie. Tutaj akurat autor używa tego dłuższego sformułowania, orficyzm, najczęściej jednak orfizm. I oczywiście, o ile sama postać Orfeusza jest tak dość powszechna w świadomości ludzkiej, to znaczy w ramach uczenia greckiej mitologii uczy się też o Orfeuszu, ale właściwie tylko i wyłącznie w kontekście historii jego żony i tego nieszczęśliwej próby odzyskania jej ze światów. Natomiast tutaj chodzi o coś innego, bo będziemy mówili o bardzo istotnym jakby splocie kilku takich idei, kilku pomysłów, kilku takich właściwie bardzo głęboko gdzieś i na takich myśli czy poglądów, koncepcji, które znajdują się na pograniczu filozofii i mitologii i które wywarły ogromny wpływ właśnie na grecką filozofię, począwszy od Pitagorejczyków przez Platona i skończywszy na neoplatonizmie, na Plotynie. Jakby to jest motyw, dla którego sięgnąłem po ten temat. Tutaj na samym końcu tej książeczki jest przytoczone są słowa Olimpiodora, jednego z myślicieli neoplatońskich. Platon wszędzie nuci pieśni Orfeusza. Właśnie, chodzi tutaj o te pieśni Orfeusza, chodzi o te trzy takie podstawowe właściwie idee. Jakie to są idee? Od razu mogę napomknąć, żeby to też jakoś nie uciekło, żeby nam to wręcz przeciwnie, żeby nam to się dobrze jakoś szybko kojarzyło i utkwiło w głowie. Otóż po pierwsze chodzi o związek między jednością a wielością. Związek między jednością a wielością to będzie główny wątek kosmologii orfików i on będzie się pojawiał właśnie u Pitagorejczyków, właśnie u Platona i jeszcze bardziej w myśli neopitagorejskiej i neoplatońskiej. Cała myśl neoplatońska będzie, można powiedzieć, skoncentrowana na wyjaśnianiu, w jaki sposób wielość wynika z jedności i w jaki sposób ta wielość ma do jedności wrócić. Więc ta myśl o związku między jednością i wielością, oczywiście tutaj u orfików będzie to wszystko ubrane w szaty mitu raczej niż filozofii, wiadomo, ale jednak myśl bardzo głęboka, więc to jest to pierwsze zagadnienie, związek istniejący między jednością i wielością. Zagadnienie z punktu widzenia filozoficznego, tak swoją drogą, jedno z najważniejszych w ogóle w dziejach filozofii.
Następnie to będzie kwestia jakby zrozumienia tego, kim jest człowiek. To znaczy w przypadku orfików i tak samo będzie znowu. Zarówno Pitagorejczycy, jak i Platon, jak też i Plotyn, później neoplatonicy, będą pojmowali człowieka w sposób bardzo specyficzny, wyjątkowy. To znaczy chodzi o nieśmiertelność ludzkiej duszy i o to, że człowiek właściwie jest duszą. Konkretne ciało jest, można powiedzieć, takim trochę ubraniem dla duszy i następuje po śmierci przejście duszy do innego ciała, nawet niekoniecznie zresztą ciała ludzkiego. Pamiętamy może to z refleksji właśnie Platona, czy też i Pitagorejczyków, o tym mówiłem, a może to gdzieś tam się już jakoś tak no, już jakby zostało zapomniane, ale zasadniczo też zauważyłem, że uczniowie dobrze pamiętają o tych wątkach, które orfickich właściwie, które się przewijają zarówno u Pitagorasa, jego uczniów, i potem u Platona. A więc dusza ludzka, nieśmiertelna, która wciela się w kolejne razy właściwie, bo to nie jeden tylko raz, ale wiele razy, i tak właściwie chodzi o to, żeby ta dusza po prostu wróciła do tego świata jakiegoś duchowego, z którego została jakoś zrzucona, sama spadła w wyniku jakiegoś grzechu, powiedzmy, tak? Tak to mniej więcej, tak to będzie wyglądało u Platona, tak będzie to wyglądało u Pitagorejczyków w neoplatonizmie znowu. To wszystko ma taki charakter. Więc to jest ta druga idea, czyli zrozumienie duszy nieśmiertelnej, która oczywiście pewien system nagród i kar po każdym takim wcieleniu, tutaj też mogą być te kary, powiedzmy takie coś w rodzaju takiego piekła, takie wieczne, ale też mogą mieć charakter czasowy, takiego powiedzmy czyśćca. Kolejne wcielenia też w jakiś sposób skomplikowane mogą być skorelowane z życiem w tych wcześniejszych wcieleniach, czyli to jakby jest związek między życiem w przyszłym wcieleniu i tym wcześniejszym, tak? To jest też pewnego rodzaju nagrodą czy karą kolejne wcielenie, kim człowiek się stanie, czym dusza się jakby stanie. No i to jest ta druga. I teraz trzecia sprawa to jest pojmowanie miłości takiej trochę spersonifikowanej pod nazwą Erosa. Eros jest właściwie, jak się zaraz okaże, bardzo istotną postacią w mitologii orfickiej, w micie kosmogonicznym orfików, i tak naprawdę miłość, Eros, jest postacią, czy w ogóle pojęciem niezwykle istotnym w filozofii Platona, o czym się rzadko też mówi właściwie, ale żeby się o tym przekonać, wystarczy przeczytać dialog Uczta. Tam zobaczymy, że Eros faktycznie odgrywa rolę decydującą. Miłość jest jakby takim napędowym czynnikiem dla człowieka, który powoduje, że jeśli człowiek jest jemu wierny, że staje się człowiek tą istotą doskonalszą, że dąży właśnie do tego, żeby stać się filozofem, żeby kontemplować to, co jest doskonalsze. Tak będzie u Platona, czyli ten wątek miłości. On jest czymś, co jest bardzo mocne u Platona. W neoplatonizmie oczywiście znowu to samo znajdziemy, tylko będzie to jeszcze jakoś przetworzone w takim bardziej jeszcze religijnym duchu, ale właściwie cały czas ten sam pomysł. I też w jakiejś mierze można by zaryzykować tezę i w jakiejś mierze można by powiedzieć, że również u Arystotelesa w koncepcji pierwszego poruszyciela nieporuszonego, który porusza dlatego, że jest kochany przez tego poruszyciela, no właśnie już poruszonego miłością do tego poruszyciela nieporuszonego. Tam też właściwie miłość napędza świat, dosłownie miłość napędza świat. Więc w jakiejś mierze można znaleźć jakby echo, chociaż nie ma tutaj żadnego bezpośredniego oczywiście związku. To jest, ta koncepcja jest owocem dokładnych analiz metafizycznych. Nie ma tutaj takiego nawiązania bezpośredniego, ale jest pewna zbieżność, być może no jest związek głębszy niż się wydaje, ale na pewno nie jest on taki, żeby to nie ma charakteru takiego bezpośredniego przeniesienia pewnego motywu
z tego systemu filozoficznego do innego, ale, ale jakiś związek jest. No i tym samym można powiedzieć, że u świętego Tomasza też jest ten wątek miłości, która wiąże się z przyczyną celową, a przyczyna celowa jest oczywiście najważniejszą, dlatego można powiedzieć, że orficy jakby odkryli, może nie tyle jakby, bo tutaj przecież ani Tomasz z Akwinu, ani Arystoteles nie nawiązywali do nich, ale można powiedzieć, że orficy w ten sposób odkryli coś bardzo istotnego, tak jakby tą nadrzędną rolę miłości jako czynnika jakby poruszającego, wiodącego świat do jego spełnienia, do osiągnięcia pewnego celu, jakiegoś finału. No to tak, w takim stopniu można by powiedzieć, tak, że to przyczynili się orficy do rozwiązania pewnego zagadnienia. I jeśli chodzi o sam związek jakby z Orfeuszem, to jest wszystko takie bardzo, w książeczce zostało to też dobrze przedstawione, znaczy przedstawione dobrze w tym sensie, że pokazał autor, że to zagadnienie jest właśnie trudne i do końca nieznane i że właściwie Orfeusz jest jako taki postacią na poły mityczną, postacią zagadkową, tajemniczą, począwszy już od samego imienia Orfeusz, które jest imieniem przez Greków uważanym za swoje, znaczy za greckie, tyle tylko, że do końca nie wiadomo, jaka etymologia się kryje za tym imieniem, bo z jednej strony kojarzy się z mrokiem, Orfne to jest mrok, z drugiej strony z rybą pewną, konkretną, no a poza tym jeszcze z sierotą, więc tak kilka takich, trzy takie skojarzenia. Przy czym jakby no, sam Orfeusz też nie jest tutaj tak naprawdę najważniejszy. Żeby zrozumieć, czym jest orfizm, musimy najpierw wrócić do no, nawet czasów takich nawet jeszcze dawniejszych niż początki filozofii, bo to jest przełom wieku VII-VI przed Chrystusem, ale musimy wrócić jeszcze wcześniej. Otóż musimy wrócić do mniej więcej XIV wieku przed Chrystusem, kiedy na Krecie dogorywała cywilizacja minojska. Właśnie w tej cywilizacji minojskiej Krokiewicz szuka korzeni myśli orfickiej. A właśnie w tej kulturze dość zaawansowanej, ale przesiąkniętej pewną melancholią i smutkiem, bardzo pod tym względem różną od mentalności Greków, którzy potem filozofię będą tworzyć. Więc jeśli chodzi o, tutaj od razu przeczytam ten fragment, bo jest on krótki, a jednocześnie bogaty w treść. Grecy podbili Kretę zamieszkałą przez obcą im ludność w drugiej połowie drugiego tysiąclecia, prawdopodobnie w XIV wieku przed Chrystusem. Wtedy prastara kultura minojska upadła ostatecznie. Przybysze greccy pozostawali jednak pod jej przemożnym wpływem przez długi czas przedtem na lądzie i przyswoili sobie wśród różnych wierzeń minojskich także wierzenie w pośmiertny byt ludzkiej duszy. Pierwotni mieszkańcy Krety przypisywali duszy zasadniczą wyższość nad ciałem. Nieśmiertelna dusza ożywiała śmiertelne ciała ludzkie, zwierzęce tudzież roślinne. Ponosiła odpowiedzialność za wszelkie uczynki i wyzwalając się z koła ziemskich narodzin, doznawała bądź wiecznych mąk, bądź też wiecznych rozkoszy. Pierwotni mieszkańcy Krety tęsknili do zbawczej śmierci, no widać tutaj tą melancholię, i do pozgonnego szczęścia, przy czym jednak nie zapominali także o życiu doczesnym, które sobie umieli uprzyjemnić, jak świadczą ruiny ich wspaniałych pałaców. Młodzi przybysze greccy nie mieli zrozumienia dla wyrafinowanych marzeń i tęsknot pozagrobowych. Kochali światło i ziemskie dobra, a śmierci nienawidzili. Znamienne dla Greków umiłowanie światła wyraża się bodaj najlepiej w modlitwie, jaką Ajas zanosi do Zeusa po śmierci Patroklosa, kiedy podczas rozpaczliwej walki ze zwycięskimi Trojanami chmury przysłoniły niebo i rzuciły cień na Achajów. Ajas nie błaga ani o zwycięstwo, ani o życie, lecz tylko o to, ażeby Zeus, jeżeli już postanowił wygubić Achajów, wygubił ich w słońcu. Ukochanie światła wtóruje uczucie odrazy i lęku przed martwą ciemnością. Powiada na przykład Achilles, że każdy, kto co innego myśli, a co innego mówi, jest mu wstrętny na równi z mroczną podziemną krainą umarłych. Achilles woli żyć krótko i sławnie niż długo i marnie, lecz kiedy zginie pod murami Troi, będzie biadać w rozmowie z Odysem, że lepiej być ubogim najmitą na ziemi niż królem w Hadesie. A tutaj inaczej. U mieszkańców Krety
właściwie nie chodziło o to, żeby żyć na ziemi w słońcu, bardziej chodziło o to, aby umrzeć szybko, aby szybko pożegnać się z tym światem, więc widzimy pewnego rodzaju odmienność, paradoksalność i jakby zaczynamy rozumieć, o co chodziło owym orfikom, przy czym od razu zaznaczam, że absolutnie nie można było pójść drogą na skróty i dokonać samobójstwa, to wcale nie zbliżało do celu, było czymś zupełnie niedozwolonym i zupełnie nie powodowało, że dusza się wyzwalała z owego kręgu narodzin. Tak? To by tylko jej zaszkodziło. A więc mamy do czynienia z nieco innym, właściwie zupełnie innym sposobem myślenia o życiu i o śmierci. Można powiedzieć, że dla orfików właściwie śmierć była sposobem na to, żeby dusza wyzwoliła się z życia tego konkretnego. Ale to już jakby mieliśmy tutaj do czynienia z tym w myśli platońskiej w jakiejś mierze, prawda? Dokładnie to było już jakoś widoczne. Więc mamy do czynienia z zupełnie innym sposobem myślenia o życiu, o śmierci. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest jakby ten łącznik, który, bo tak z jednej strony wiemy, że źródła tkwią na Krecie, inna rzecz, że być może jest jakiś związek jeszcze z Egiptem, tak twierdził Herodot, który umieszczał źródło myśli orfickiej w Egipcie, natomiast no jednak z tego, co się dowiadywałem u specjalisty, to jednak ta koncepcja duszy egipska jest jakoś jeszcze odmienna od tej właśnie związanej z Kretą, więc tutaj niekoniecznie. Niektórzy doszukiwali się jakiegoś związku z Indiami, bo jest to myśl jakoś, powiedzmy, mimo że europejska, taka mocno tutaj obecna przez wiele stuleci, to jednak jest pewne podobieństwo i niektórzy widzą źródło tej myśli w jakichś związkach Europy z Indiami. Ale to są sprawy pewne takie no, hipotetyczne, nie wiadomo. Ale w jaki sposób ta myśl potem spłodziła właśnie ów system, powiedzmy system, który jednocześnie jest związany z mitologią, z filozofią, z poezją. Tutaj jakby wiele różnych obszarów kultury się jakoś wiąże. No, zasadniczo wiadomo, że pewne idee mogą się przenosić, jakby nie tylko w tym sensie, że ludzie się przenoszą, chociaż wielu z tych mieszkańców Krety się osiedliło w tak zwanej Wielkiej Grecji, czyli południe obecnej Italii. A tam też właśnie było jedno z dwóch zasadniczych takich centrów orficyzmu czy orfizmu, więc jakby tutaj widzimy nawet związek, powiedzmy, na poziomie samych konkretnych ludzi, ale także i pewne idee mogą się przemieszczać, mogą zapładniać umysły innych narodów. I w taki sposób w wieku, no dużo już późniejszych właściwie wiekach, bo właściwie teraz znowu przenosimy się do tego momentu, kiedy rodzi się filozofia grecka, przełom VII-VI wieku przed Chrystusem. Mniej więcej wtedy zaczyna być poezja orficka, jednocześnie myśl orficka, ten orficki sposób myślenia zaczyna być w Grecji bardzo, bardzo popularny, staje się czymś takim dość, dość powszechnym. Więc żeby zrozumieć myśl orfików, to najlepiej jest oczywiście sięgnąć do owego już wspomnianego przeze mnie mitu kosmogonicznego. On będzie tak naprawdę łączył wszystkie te już wspomniane przeze mnie te trzy idee filozoficzne, które się tutaj pojawiają. Więc tutaj autor sam, czy pan Krokiewicz tutaj może przeczytam to od razu, bo pisze tak. Posiadamy dostateczną ilość fragmentów, by wyróżnić kilka starych teogonii orfickich, ale zachowane fragmenty nie wystarczają, by ustalić szczegółową treść każdej z nich i określić dokładnie wzajemny stosunek do siebie. W tych warunkach będzie chyba najlepiej, jeżeli z jednej strony pominiemy rozbieżne szczegóły i spróbujemy przedstawić w najogólniejszych zarysach wspólną osnowę teogonii orfickich, a z drugiej oprzemy się zasadniczo na fragmentach poświadczonych bezpośrednio lub pośrednio przez pisarzy greckich w V i IV wieku przed Chrystusem. Uzyskany obraz nie odtworzy wiernie żadnej orfickiej teogonii, niemniej jednak pozwoli się nam zorientować w wierzeniach orfików.
zbliżyć do tego, co można nazwać rdzennym orficyzmem i czego zrozumienie jest głównym celem niniejszych studiów. Więc to pierwsze. Z otchłani jakiejś, czy ją nazwiemy nocą, czy chaosem, czy jeszcze inaczej, wyłoniło się jajo świata. To jest akurat zbieżny wątek z egipską myślą. A skoro się rozdwoiło, jego część górna utworzyła strop nieba, dolna zagłębie ziemi, w środku zaś ukazało się światotwórcze bóstwo dwupłciowe, mające cztery oczy, czyli dwie twarze, dwie pary skrzydeł. I on tutaj jest różnie nazywany, bo pierwsza nazwa to jest Fanes, imię raczej zupełnie tak nieznane szerokiemu gronowi, ale też właśnie Eros, jedno z kolejnych, tutaj jeszcze są inne jeszcze możliwości, Protogonos, Erikepaios, ale to już zupełnie nieznane, ale właśnie Eros. Ciekawe, że tym bóstwem światotwórczym jest Eros według wielu wersji. Po świecie Fanesa nastąpił świat Uranosa. Tu już jest akurat ten element, który uczniowie też bardzo dobrze znają, się okazuje. Uranosa, po nim świat Kronosa, po nim świat Zeusa. To też nawet pamiętam sam ze szkoły, nawet jeszcze podstawowej. Zeus ukarał Kronosa, podobnie jak Uranosa ukarał Kronos za niesprawiedliwy ucisk potomstwa i potem zapytał się nocy, co ma zrobić, ażeby wszystkie rzeczy były jedną i równocześnie każda z nich była odrębna. Tutaj jest pewien taki już dość wyraźny związek, pewne nawiązanie do naszego tematu najistotniejszego, czyli związku jedności z wielością. Zaraz wytłumaczę też, co oznaczają te losy tych mitycznych postaci, bo to jest przecież sposób wypowiadania myśli, powiedzmy takiej ala filozoficznej, tylko że jeszcze na poziomie na tyle jakby takim grubym, na tyle jeszcze pozbawionym pojęć jakichś takich szczególnych, technicznych, ścisłych. Także ta myśl filozoficzna właściwie, można powiedzieć, została wyrażona językiem mitologii. Więc Zeus pyta się nocy, co ma zrobić, żeby wszystkie rzeczy były jedną i równocześnie każda z nich była odrębna. Czyli chodzi o pewną harmonię pomiędzy jednością i wielością, prawda? Uchwycenie tego właściwego rozwiązania, tego najtrudniejszego zagadnienia. To tak naprawdę tutaj o to chodzi, tak? I noc mówi, że musi wszystko otoczyć eterem, w środku zamieścić niebo, ziemię, morze oraz znaki niebieskie i potem musi połknąć tego Fanesa, Erosa inaczej, i wtedy zrodził Zagreusa, ogłosił go królem bogów i zapowiedział, że mu odda berło świata. Ale stało się inaczej, dlatego że owego młodocianego Zagreusa rozszarpało i pożarło siedmiu tytanów. Tylko serce uratowała Atena i z niego odrodził się Zagreus w osobie Dionizosa, syna Zeusa i Semeli. Zeus spalił tytanów piorunem. Ten akurat wątek ze spaleniem też jest znany, dobrze znany jest uczniom szkoły naszej. Z ich prochów powstało nowe plemię ludzkie, w którym się zmaga dziedzictwo Zagreusa z dziedzictwem zbrodniczych tytanów, a tym samym dobro ze złem, dusza z ciałem. Tutaj jest znowu kolejny wątek, ten jeden z tych trzech wspomnianych, mianowicie znowu kwestia połączenia duszy i ciała. I od razu widać, że ciało jest związane z owymi tytanami tymi i ich zbrodnią, czyli ciało jest czymś gorszym, podrzędnym, a dusza jest dziedzictwem owego boga właśnie Zagreusa. Tak? To jest pozostałość po owym Zagreusie. Nieśmiertelna dusza ludzka może albo zwyciężyć, albo ulec złowrogim namiętnościom śmiertelnego ciała. Jeśli mu legnie, to doznaje kary. Jeśli zaś zwycięży, to doznaje nagrody po śmierci człowieka. Więc w ten sposób mamy wytłumaczone los jakby człowieka, tak? Jakby co człowiek powinien czynić, jakby nawiązanie do etyki. W pierwszym przypadku dusza skazana na ciągłe męki pozostawała pod ziemią, w drugim wracała na ziemię, wstępowała w ciała nie tylko ludzkie, ale także roślinne i zwierzęce, zgodnie z niezłomnym prawem koła narodzin. Wydobyć z niego mogła się tylko po życiu w ciele ludzkim, skoro sobie w nim zasłużyła bądź na wieczną mękę, bądź na również wieczną nagrodę pośmiertną, a mianowicie na pobyt w siedzibie błogosławionych i apoteozę. Tutaj jeszcze sprawa jest tego rodzaju, że jakby ta zbrodnia, tak też pisze autor, ta zbrodnia na Zagreusie przedłużyła niejako rządy Zeusa, dodając mu do pomocy Dionizosa i dusze ludzkie. Czyli jakby widzimy, o co mniej więcej będzie tutaj chodziło.
Mianowicie, jakby w tym momencie jakby kończy się mitologia i zaczyna się teraźniejszość. To znaczy, w człowieku również toczy się ta walka pomiędzy dobrem i złem, między duszą i ciałem. I chodzi o to, żeby wrócić do owego początku, a tym początkiem jest właśnie Eros, tak? Jakby to, tutaj nie mam tablicy, czy w sumie jest, ale nie chcę tak, bo kamera nie jest ustawiona, ale można to łatwo sobie wyobrazić, więc jakby cała ta doskonałość świata wychodzi z tego jaja, które w sobie skupia całą doskonałość, ten w środku, właściwie zawarty w nim ów Eros, czy inaczej Fanes. Z niego powstaje pewna, czy z tej jedności pierwotnej powstaje pewna wielość. Tutaj oczywiście są pewne zgrzyty, dlatego że przecież też właśnie te kolejni ci władcy dokonują zbrodni, znaczy nie chcą się, te zgrzyty polegają na tym, że jedność nie pozwala na to, żeby zapanowała odpowiednia harmonia między jednością i wielością. Jakby jedność nie pozwala na to, aby powstała wielość, która jest jakby sama w sobie czymś mniej doskonałym. Jakby próbuje tą jedność uchronić przed takim, powiedzmy, upadkiem, tak, przed tą złożonością i komplikacją, tak, czyli jakby walczy z tym, ale nie da się do końca pokonać tej rodzącej się wielości. Natomiast mimo tych zgrzytów, potem jednak pewna harmonia zostaje przez samego Zeusa, czyli na pewnym etapie jednak ta harmonia zostaje ustanowiona, pewna równowaga między jednością i wielością, mimo tych pierwotnych zgrzytów, ale teraz z kolei tendencja się w drugą stronę przechyla, to znaczy, że jakby ci tytani to jest nic innego jak uosobienie sił, które jakby zbytnio dążą do wielości, nie licząc się z jednością. Jakby przekraczają to, ta harmonia zostaje jakby naruszona w drugą stronę. Już nie przez jedność, która próbuje siłą jakby powstrzymać dzielenie, ale teraz ta wielość staje się silniejsza i ona zagraża jedności. Tak? Ona zagraża jedności i to jest nic innego jak to zniszczenie, to właśnie pożarcie przez tytanów owego Zagreusa, ale na szczęście potem z racji tej kary Zeus spopielił tytanów i zostało to serce i ludzie mają w sobie te dwa elementy i mają teraz dążyć do tego, żeby ten element jedności jakby zwyciężył, element jedności, jakby, który jest tutaj związany oczywiście z duszą. Dusza jest tym czynnikiem, który daje ową jedność. Ciało, cielesność jest tym czynnikiem jakby uwielokrotniającym. To praktycznie od razu się kojarzy z filozofią Platona, gdzie to właśnie świat, ten prawdziwy świat idei wiąże się z jednością, bo idea w jednym gatunku jest jedna, a świat tych bytów materialnych wiąże się z wielością. Jakby im większa doskonałość, tym większa jedność. Im większa niedoskonałość, tym większa wielokrotność i na pewnym poziomie to uwielokrotnienie wiąże się właśnie z cielesnością, ze światem materii zmysłowo-poznawalnym. To tak to właśnie wygląda też i tutaj można powiedzieć, że widać, że ten najważniejszy wątek, bo to jest właśnie najważniejszy wątek myśli platońskiej, tutaj jest zawarty, tylko tyle, że jest opowiedziany w sposób bardzo taki gruby, zmysłowy, za pomocą pewnych konkretnych obrazów, symboli, a nie w sposób abstrakcyjny. Ale właściwie do tego samego się to wszystko sprowadza. I widzimy teraz ten wątek, powiedzmy, taki etyczno-religijny, mianowicie, że człowiek jest częścią tego dramatu i chodzi o to, żeby wrócić do tej jedności. Ta jedność to jest znowu ten Eros, który ma jakby być owym końcem, czyli widać też rolę miłości, która wszystko napędza i ona jakby daje, można powiedzieć, siłę do tego, żeby osiągnąć, żeby dążyć do tego celu, czyli do jedności, która została gdzieś niemądrze utracona. Tak? Tak to mniej więcej wygląda. Więc widzimy od razu, że te dwa wątki jedności i wielości z jednej strony, a z drugiej strony przewaga duszy nad ciałem, a jednocześnie ten trzeci wątek, wątek miłości. Właściwie trzy najważniejsze wątki zostały tutaj przedstawione. Tak też autor pokazuje, tak to tłumaczy. I to jest zadziwiające, że potem, kiedy będziemy mówili o neoplatonizmie, to zobaczymy, że również sam Plotyn będzie nawiązywał w pewnych momentach właśnie do tego mitu i będzie nawet tam się pojawiało
to imię zarówno Fanesa, Uranosa, Kronosa, także to wszystko, Zeusa, to wszystko właściwie będzie. Wtedy, kiedy będziemy poznawać elementy ontologii neoplatońskiej, ontologii Plotyna, to nagle się okaże, że właściwie ten klucz do zrozumienia znajduje się tutaj. I też tak Krokiewicz przedstawia myśl orfików jako pewien klucz, który przez samych neoplatoników traktowali to jako pewien klucz do wyjaśnienia takiego bardzo obrazowego ich własnej myśli. Więc jest tutaj coś bardzo, bardzo takiego starego, bardzo podstawowego. Jeszcze tak, żeby jakoś te wątki się, ten jest właściwie tym najważniejszym naszym, ale żeby się te wątki jakoś połączyły, żeby w tej rzeczywistości orfizmu jakoś tak lepiej nawigować, więc powiedzmy, że jakby jedną rzeczą to jest sama ta teoria, czyli ten mit kosmogoniczny, drugą sprawą są misteria orfickie, bo chodzi o to teraz, żeby w praktyce właśnie osiągnąć tak tą przewagę duszy nad ciałem, żeby żyć w sposób taki, powiedzmy, czysty, orficki, tak, żeby dusza się mogła wyzwalać z ciała. I tutaj jest pewna różnica pomiędzy samymi orfikami i pitagorejczykami oraz platonikami, bo oni oczywiście przejęli właściwie te główne wątki, ale dokonali pewnego oczyszczenia. I jakby, tak jak zawsze, kiedy intelektualista przejmuje jakąś koncepcję, to jakby przenosi punkt ciężkości w dziedzinę jakby teorii, w dziedzinę intelektu, więc zamiast, powiedzmy, jakichś oczyszczeń i jakichś takich, nazwijmy to, takich praktyczno-liturgicznych, misteryjnych czynności, będzie akcent przeniesiony na to, co jest teoretyczne. Czyli już nie tyle oczyszczanie na poziomie, powiedzmy, jakichś rytuałów, tak? Bo do tego się potem to wszystko sprowadziło, zwłaszcza w IV wieku przed Chrystusem to już nabrało takich bardzo rytualnych, powiedzmy, form i też zresztą z tej przyczyny orfizm zaczął słabnąć, ponieważ jakby z tej płaszczyzny etycznej i takiej płaszczyzny teoretycznej przeniósł się na tą płaszczyznę, powiedzmy, taką bardziej rytualną, jakąś taką praktyczną. I ponieważ ta myśl, widać, że ona jest raczej atrakcyjna dla ludzi, którzy są dość, teraz powiedzmy, uduchowieni, wobec tego myśl stała się mniej atrakcyjna, właśnie paradoksalnie, wtedy, kiedy stała się bardziej taką, powiedzmy, praktyczną i jakby dostępną dla ogółu, tak? Kiedy stała się czymś takim bardziej jakby, właśnie takim grubym i namacalnym, no wtedy stała się po prostu mniej atrakcyjna. Natomiast elity przeszły do filozofii właśnie w tym nurcie, czy to pitagorejskim, czy nurcie platońskim, bo one jakby przejęły nie tylko wymiar związany, ten, powiedzmy, czysto taki ontologiczny, powiedzmy, związany z rolą Erosa, z tym związkiem między jednością i wielością. To u Platona jest bardzo mocno rozwinięte, u Pitagorejczyków w sumie też. I kwestia oczywiście tej duszy, dokładnie tak samo u Pitagorejczyków i u Platona. Natomiast chodzi o to, że jakby to przeniesienie akcentu w ten obszar intelektu polega na tym, że już właśnie nie oczyszczenia, ale co teraz jakby jest tym czynnikiem, który nam daje właśnie tą przewagę elementu duchowego nad cielesnym, co powoduje, że może się dusza jakoś wyzwolić powoli z ciała, a to właśnie będzie nic innego jak uprawianie filozofii. Tak będzie zwłaszcza u Platona, gdzie Platon wręcz będzie twierdził, że właściwie to w Fajdrosie jest napisane 3 razy z rzędu, jeśli ktoś jest filozofem, to się dusza już po prostu wyzwoli całkowicie z ciała. Tak? W ten sposób może się jakby zbawić dusza, może wyjść z tego cielesnego grobu, bo soma po grecku ciało, sema grób, skojarzenie, którym się posługiwali orficy, soma sena, które też jest obecne w nurcie i pitagorejskim, i platońskim. Czyli akcent będzie coraz bardziej padał na intelekt, na wyzwalanie się samej duszy, właśnie nie poprzez jakieś oczyszczenia, poprzez, powiedzmy, takie, nazwijmy to w cudzysłowie, sakramenty, tak, różne jakieś znaki takie w cudzysłowie święte, różne czynności praktyczne, ale poprzez intelekt, poprzez życie czyste na poziomie intelektu. Także dusza interesuje się tym, co duchowe, wychodzi z konkretów, a interesuje się coraz bardziej tym, co intelektualne. To mniej więcej jest zresztą pokazane w uczcie Platona, tam u
usta Sokratesa akurat wkłada Platon. Dokładnie jakby ten proces, jakby najpierw eros prowadzi do miłowania konkretnych ciał, potem jakby to już koncentruje się na jednym, potem już jakby przekracza tą granicę cielesności i wchodzi w obszar tego, co duchowe. I w ten sposób kocha się już samo, na końcu samo dobro, kocha się to, co jest najwyższe, co jest jednocześnie związane z pewną jednością. Także to jest ciągle ten związek jedności i wielości tutaj widoczny. I w ten sposób możemy zobaczyć, że wszystkie te wątki jakoś się ze sobą wiążą. Z orfizmem jest bowiem wątek misteriów orfickich oczywiście bardzo dobrze, mocno powiązany i raczej też często się mówi o misteriach orfickich i na rzecz, że one miały taki charakter dość taki mało scentralizowany, dość mocno jakby takie mogło się różnić między sobą, miały charakter prywatny, nie był to kult taki jakiś, który by był no właśnie jakoś dobrze zorganizowany w sensie jakimś takim odgórnym, dlatego też no, z racji swojego tajemniczego charakteru nie jest dobrze nam to tak znane, ale na pewno chodziło tam o powstrzymywanie się, tam to życie orfickie wiązało się z powstrzymywaniem się od jedzenia mięsa chociażby. To poniekąd też wynika z tego, że można wtedy zjeść jakiegoś członka swojej rodziny na przykład, prawda? Więc to Pitagoras też był, naśmiewał się tam jeden z jego znajomych, że Pitagoras kiedyś przeląkł się, że jakiś tam bity pies to po głosie rozpoznał rzekomo, że to jakiś jego przyjaciel i że nie wolno tak bić psów właśnie, bo to można swoich kolegów dawnych w ten sposób maltretować, ich duszę, prawda? Także to tak to właśnie wygląda. Więc widać, że dokładnie te idee się jakoś przenoszą, tylko one jakby uległy pewnej takiej subtelnej, znaczy stały się bardziej subtelne i przede wszystkim zostały przeniesione z obszaru mitologii, pewnego symbolu, w obszar już taki no, ściśle filozoficzny. To też pokazuje nam, to jest bardzo ważne akurat w przypadku, właśnie w kontekście neoplatonizmu, to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć, że jakby pewne obszary kultury się mocno wiążą ze sobą, to często w podręcznikach z historii filozofii jest zupełnie jakoś nieobecne, że mitologia, filozofia, przecież filozofia wyszła z mitologii, ale to nawet kiedy już jakoś wyjdzie, to potem jednak się jakoś ciągle ten związek jest. Z religią oczywiście też ten związek jakoś jest i często jest tak, że jakieś nawet takie nowożytne kierunki filozoficzne będą dużo zawdzięczały jakiejś takiej myśli, powiedzmy, religijno, jakiejś takiej mityczno, jakiejś takiej, powiedzmy, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o te nurty filozofii, które będą się odwoływały do tych idei, które zostały przez orfików wtedy odkryte. I to do neoplatonizmu też potem się będą nowożytni filozofowie, myśliciele będą się odwoływać, jakby ciągle taka tęsknota do tych powiedzmy koncepcji będzie się pojawiała, ona jest rzeczywiście widoczna jakby w zakresie praktycznie całego tutaj, całej tej historii filozofii, to można to wszędzie właściwie zobaczyć. I co tutaj jest takiego z punktu widzenia filozoficznego istotne? No właśnie najważniejsza jest ta relacja między jednością i wielością, bo ona się będzie w neoplatonizmie, no to jest jakby bez tego się nie da neoplatonizmu zrozumieć, ten związek jedności i wielości. Faktycznie bardzo trudny problem i faktycznie w myśli Platona, no też właśnie będące takim rdzeniem czy kręgosłupem tej myśli, inaczej, trochę inaczej będzie w myśli, tak jest inaczej w myśli Arystotelesa i Tomasza z Akwiną, gdzie takim rdzeniem czy takim kręgosłupem jest kwestia związana z pojęciami aktu i możności, czyli tutaj jakby te pojęcia, które jakby rozpinają cały system, nie dotyczą jedności i wielości, ale dotyczą tego, co jest jakby zrealizowane, tego, co jest spełnione, tego, co jest jakoś właśnie jakąś doskonałością związaną z jakąś realizacją, z jakimś działaniem czy jakimś istnieniem w stosunku do tego, co nie posiada tej realizacji, tego stopnia spełnienia, zrealizowania, jakby wykonania, wypełnienia czegoś,
Na tym polega tutaj ta różnica między tym, co doskonalsze i mniej doskonałe, a w tym nurcie filozofii będzie to wiązało się z jednością. Doskonałość wiąże się z jednością, im coś jest doskonalsze, tym jest większą jednością, coś mniej doskonałe, tym jest większą jakąś różnorodnością, wielością. To oczywiście w jakiejś mierze jest prawdziwe, bo przecież jedno i byt, jak powie święty Tomasz, to są wielkości transcendentalne, to znaczy transcendentne, czyli takie, które opisują, które są jakby zamiennikami, można powiedzieć, że jednocześnie to, co jest bytem, jest jakąś jednością. Im bardziej coś jest doskonalszym bytem, bardziej bytem, można powiedzieć, tym też większą jednością. Tyle tylko, że nie można postawić jedności ponad bytem, a to właśnie uczyni plotem. To już taka od razu będzie taka już wskazówka do naszego przyszłego wykładu, że plotem jedność uczyni jakby absolutem, zabsolutyzuje i postawi ponad bytem, ponad prawdą, ponad bytem, ponad pięknem. Jedno, które jednocześnie będzie dobrem, tak trochę właśnie jak to u Platona jest, stanie się czymś ponad bytem. I tego nie będzie u świętego Tomasza oczywiście. I to jest taka dość znacząca różnica. I widzimy, że tutaj jakby już jest pewna podstawa do takiego myślenia w myśli orfików, że jedno staje się tutaj właściwie jakimś absolutem. No właśnie jednocześnie to jest związane z dobrem, bo ten eros jest... No to jest eros, prawda? To, co jest jednym, jednością, jest jednocześnie jakby no właśnie miłością, dobrem. Także to wszystko właściwie się potem tylko w różnych tych systemach się ujawnia na jakby na różnym poziomie, w różny sposób. I co do szczegółów, oczywiście to wygląda inaczej. No w myśli Platona oczywiście jest bardzo dużo dialektyki, jest bardzo dużo pewnych rozważań takich, powiedzmy, pozwalających na wniknięcie w istotę zagadnienia i dzięki temu można analizować pewne idee, można jakoś badać związki pomiędzy nimi. To potem Arystoteles jeszcze rozwinie dużo bardziej, także dzięki temu się stworzy się też logika, dzięki temu i te analizy metafizyczne u Arystotelesa nabiorą pewnej głębi dzięki temu wszystkiemu. Natomiast jakby pewne jakby koncepcje jednak jakoś tak przechodzą, niezależnie od tego, że szczegóły są różne, prawda? Także tak to mniej więcej wygląda. Tutaj akurat jest taki temat dość taki, powiedzmy, szeroki, jednocześnie odmienny od tych poprzednich, więc może tak szybciej właśnie jakieś poproszę o jakieś pytania, bo może coś tutaj, może gdzieś za duże luki jakieś czy pomiędzy tymi tak jakby te wyspy musimy teraz połączyć, więc jakby może teraz jakieś pytanie ze strony Państwa, tak żeby coś wyjaśnić. Nie ma żadnych pytań, czy wiem, że są pytania, tylko się każdy się boi być tym pierwszym, który spyta. Wszystko jasne jest, tak? Warto zapamiętać cały ten proces jakby schodzenia z tej jedności do Zeusa, tak? Czyli to, w jaki sposób to się dzieje, że dzieje się to właśnie jakby w sposób taki dramatyczny, że są te zgrzyty, że jedność nie chce tak się dopuścić do tego zwielokrotnienia, że dopiero na poziomie Zeusa udaje się to jakoś zrobić, ale potem z kolei w drugą stronę i dużo wysiłku też z naszej strony, żeby to wróciło jakby do tej, powiedzmy, do tej jedności. Tak? To wiadomo, to jest też mit, więc on tutaj jakby jednocześnie no nie ma tutaj pewnej precyzji i wiele tutaj właśnie wątków zostało, te trzy idee zostały połączone w tym wszystkim, tak? Ale jednak no można to jakoś tak z grubsza uchwycić, prawda? Zobaczyć, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Bardzo ciężko jest na poziomie właśnie praktycznym, jakby mądrością życiową jest to, żeby tą jedność i wielość jakoś odpowiednio harmonijnie powiązać, połączyć, prawda? Także to o to tutaj więcej chodzi. No i chodzi o to, żeby do tej jedności jednak dążyć, że ostatecznie jedność jest czymś ponad wielością, tak? Czyli jakby dwa wątki, które też są do pewnego stopnia przecież jakoś przeciwstawne sobie, bo ta harmonia z jednej strony jest potrzebna, a z drugiej strony jednak ostatecznie jedność okazuje się ważniejsza i istotniejsza, z niej wszystko się wywodzi. No i akurat jeśli chodzi o myśl neoplatońską, to przede wszystkim będzie tutaj podkreślona ta wyższość jedności i jakby to dążenie do tej jedności. Tak to w myśli neoplatońskiej zobaczymy, że wymiar taki religijno-mistyczny będzie
będzie bardzo mocny, tak? Że dążenie do tej jedności. U Platona to też zresztą jest jakoś tam mocne. Słodkie drzewo, słodkie goście.